To jest nasz trzeci WordCamp po Poznaniu i po Łodzi. Świetne miejsce, bardzo fajne. Myślę, że tu ogólnie wrócę to miejsce na pewno. Fajna organizacja i całkiem ciekawe prezentacje. Teraz dwie ostatnie, OSEO, Pawła Gontarka i Romana Rosenberga. No, ciekawie jest podsłuchać, podejrzeć, jak działają SEO-wcy. To jest trochę taka magiczna dziedzina, tajemna, ale też, no, też było słychać, że tak co specjalista od SEO to ma swoje zdanie. Także trochę rozwiali, a trochę nam namącili w głowach. No, ale poza prezentacjami są jeszcze networkingi, tak, i są rozmowy z ciekawymi ludźmi i ja jako osoba taka mniej techniczna bardzo doceniam właśnie te przerwy między prezentacjami. Poleciłabym to osobom, no przede wszystkim tym, które pracują z WordPressem, a szczególnie tym, które pracują zdalnie, tak, spotykają się z klientami czy z pracownikami online, tak żeby poczuli tą przyjemność rozmowy bezpośredniej. Ja zwracam uwagę na coś bardzo miękkiego, czyli jak liczę na przyszłość, czy ta firma jest przyszłościowa, czy z nią można zostać na długo. I ważne są dla nas też takie powtarzalne procesy w naszej firmie, tak? Jeżeli już znamy, jak to się dzieje na danym hostingu, jak to zrobić, żeby skonfigurować to wszystko, co chcemy dla klienta podczas budowy strony, no to to jest dla nas bardziej korzystne, tak? Niż skakanie między hostingami, a tym bardziej takimi, które nie znamy. Ja odnoszę takie wrażenie, że słuchacie, czego potrzebują klienci i to realizujecie. I to jest bardzo fajne. I z drugiej strony, jeśli potrzebuję pomocy, to wiem, że ktoś mi pomoże i to bardzo doceniam. Tak, i ta pomoc jest szybka. No i to jest taka indywidualna pomoc, a nie jakaś taka systemowa, ticketowa.